Wirtuozi muzyki klasycznej, znani i cenieni aktorzy oraz studenci, którzy chcą czerpać wiedzę od mistrzów swojego fachu. Wszyscy spotkają się w Zamku Książ na kolejnej edycji festiwalu Ensemble, a efektem ich pracy będą koncerty i pokazy, na które od roku czeka wałbrzyska publiczność. Już od 16 lat studenci szkół artystycznych pod okiem fachowców doskonalą swój warsztat muzyczny lub aktorski. O wysoki poziom koncertów, które będą efektem ich pracy, zadbają artyści światowej klasy. No, mamy dwóch pianistów. Pierwszy to Paweł Jumpanen z Finlandii, który był w zeszłym roku. W tym roku po przerwie przyjeżdża do nas José Gallardo z Argentyny. Mamy skrzypków Piotra Tarcholika, koncertmistrza orkiestry w Katowicach. Kubę Jakowicza, wiadomo. Ze skrzypków będę jeszcze ja. Altowiolistami są dwie altowiolistki. Zresztą laureatki tego samego konkursu w Monachium, bardzo prestiżowego, tylko że w innych latach. Jedna to jest Tomoko Akasaka, która już u nas jest parę lat. I pierwszy raz przyjeżdża Katarzyna Budnik oraz wiolonczeliści Jakob Kulberg z Danii i Aleksander Gebert, którego ciężko określić skąd on jest, bo jest generalnie Polakiem wychowanym w Finlandii, mieszkającym w Niemczech. Zna chyba 11 języków i jest w ogóle świetnym przede wszystkim wiolonczelistą i przyjeżdża do nas drugi raz już. Oprócz tego mamy Marcina Maseckiego, który poprowadzi klasę jazzu. Obok muzyków kształcić także będą się aktorzy. Kto rozwijać będzie ich talenty i jakie pokazy przygotują na tegoroczny festiwal? Wojciech Malajkat, profesor, wykładowca, rektor Akademii Teatralnej w Warszawie, jest z nami i w tym roku. Oprócz tego mamy zupełną nowość i z wielką radością chcę Państwa poinformować, że dołączyła do nas Izabela Kuna. Również fantastyczna aktorka i wykładowczyni Akademii Teatralnej w Warszawie i w tym roku mam nadzieję, że to będzie tylko po prostu dobry początek. I grupa Izabeli Kun będzie pracować nad Pijanymi Wyrypajewa, pokaz 23 sierpnia o godzinie 18 i o godzinie 21. Natomiast grupa Wojciecha Malajkata będzie pracować nad Mężczyzną Gabrieli Zapolskiej i pokaz 24 sierpnia również o godzinie 18 i 21. Większość wydarzeń festiwalowych będzie miała miejsce w Zamku Książ. Specjalnie na tę okazję zmieniony został kurs linii autobusowej nr 8, by widzowie mogli po koncertach spokojnie wrócić do domów. Dodatkowo koncert jazzowy organizowany będzie w Starej Kopalni. Program festiwalu znajdziecie na portalu Wałbrzych24.com.